zasypujemy. No, koparka zasypuje. Tak naprawdę przez jakiś czas nie mamy co robić. Później wiadomo, wszystkiego koparkowy ładnie nie wyrówna. Trzeba będzie mu łopatą pomóc, tak żeby nie uszkodzić styropianu. W środku tak samo, nie? Wrogi, nie wrogi, trzeba łopatą dorzucić. I tyle. Najpierw obsypujemy dookoła, z zewnątrz, bo wiadomo, przy zagęszczaniu jest taka możliwość, chociaż ciężko byłoby to zrobić, ale jest taka możliwość, że wypchniemy ściany, także dla bezpieczeństwa zasypujemy dookoła i dopiero wchodzimy w środek. No i ma oczywiście później lepiej sypać, nie? Tak to by musiał daleko sięgać. Także co, my wypijemy sobie jeszcze kawkę i wracamy do was, jak będziemy już działać. Wbijamy pierwszą warstwę. Najcięższe pierwszy raz przejechać. Z każdym przejazdem jest łatwiej. Najlepiej jak raz przejedziecie, to tak pół stopy na to, co było uwijane, pół na to, co nie, i jest bajka. Nieraz jest taki sypki, że skoczek się zapada. Moglibyśmy użyć płytówki, ale nie ma sensu, za dużo zamieszania. Takiego skoczka za 100-150 zł wypożyczycie na dobę. Tak naprawdę dwie osoby bez problemu załadujecie, rozładujecie. A taka płytówka waży 500 kilo. Bo taką 100 kilo to musielibyście warstwy co 20 cm obijać. Ładne chmurki, nie? Idealnie. Plan na następny dzień jest taki, żeby zrobić jak najwięcej. Ziemia, powietrze. Dobra, Łukasz, tu niech dosypie, bo bez sensu. Tak naprawdę jak dzisiaj, to nie mamy co tutaj we trzech robić. Moglibyśmy wziąć płytówkę, ale raz trzeba mieć to czym załadować, później mieć czym to zrzucić, a tak takiego skoczka wypożyczacie sobie na dobę 150 zł maksymalnie. We dwie osoby bez najmniejszego problemu sobie wrzucacie, wyciągacie, robicie co chcecie. Zobaczcie. Po ubiciu nie idzie łopaty bić. Będziemy się zmieniać, bo jak jest nas trzech, to po co jednego męczyć?
Jednak daje tu trochę po dłoniach. Najlepiej rozgarnąć, żeby nie było kurek do kół, bo wtedy łatwiej jeździć jest. I to, o czym wczoraj tłumaczyłem, dobrze tam z tyłu ubić, bo nawet teraz skoczkiem przy zagęszczaniu, żeby nie załamać tej rury. Tak jak ona ma otulinę z piasku, nic jej nie będzie. Tamto się później ogarnie. O, jak widzicie, do tej folii dosypiemy, jest bajeczka. Tak siądzie, popada to, nie? Popada trochę i siądzie. No i tak, druga warstewka. Na trzy warstwy, na trzy razy to ubijamy. Podzieliliśmy sobie na połówkę, jak widać. Połowę ubijamy, koparkowy drugą zasypuje, wtedy jeden drugiemu nie wadzi. Wiadomo, chodzi o czas, a czas to pieniądz, tak? Cały wykop zapłaciliśmy za koparkę za 5 godzin, z czego godzina to był dojazd, także jak znajdziecie gdzieś na miejscu koparkę blisko, wtedy wiadomo, zawsze ta godzinka do przodu, nie? I tu jak widzicie, ta folia kubełkowa ma ze 4 cm takiego gładkiego, to ładnie się wywinęło na styropian. Żadne śmieci nam tam nie lecą, nawet przy deszczu jak trochę wody wpadnie, no to wiadomo, odparuje, bo to jest ta folia kubełkowa. No i tak, ostatnia warstwa. Skontrolujemy sobie. Dobrze jest więcej nasypać, żeby było coś ściągnąć. No i tak, ściągamy. Mamy już pościągane, posprzątane. Także mamy przygotowane pod kanalizację. Chłopaki jeszcze poprawiają ogrodzenie, bo rozebraliśmy, żeby koparka miała ruchy. I tyle. Tak to się prezentuje na chwilę obecną.